SCP-343. Klasa podmiotu bezpieczny. A może jednak Keter? Jest bogiem. A może tylko się za niego podaje? Jest wszechmogący. A może tylko próbuje wmówić nam, jaki jest, tak naprawdę usuwając wszystkich, którzy staną mu na drodze do osiągnięcia swojego celu, bycia postrzeganym jako jedyne bóstwo. W dokumentacji Fundacji SCP jednym ze starszych i bardziej znanych obiektów jest właśnie SCP-343. Te i inne obiekty, jak omawiane w ostatnim skipie SCP-073 i SCP-076 Cain i Abel, od lat męczą zarówno czytelników SCP, jak i autorów, którzy to snują kolejne teorie co do tego, kim tak naprawdę są. W tym skipie zajmiemy się wszystkimi twarzami SCP-343, tym co tak naprawdę potrafi, a także czego nie potrafi. Najpierw, zanim przybliżę wam na szybko postać SCP-343, szybciutka ciekawostka. Wiedzieliście, że 343 to 7 podniesione do sześcianu, czyli 7 razy 7 razy 7? Tak więc SCP-343 jest to oznaczony klasą bezpieczne starszy humanoid, podający się za Boga, stworzyciela wszechświata. W jego opisie czytamy, że jest najprawdopodobniej wszechpotężny. Jego zabezpieczenie jest niemożliwe, jednak znajduje się pod opieką fundacji dobrowolnie. Przez samych pracowników jest wręcz uwielbiany, a do jego celi przechowawczej bardzo często wybiera się wielu z nich w celu rozmowy, która zawsze poprawia im humor i podnosi ich na duchu. Jego postać może się różnić w zależności od osoby, która go odwiedza. Na przykład doktorowi Brightowi pokazywał się zawsze jako George Burns z cygarem i drinkiem w dłoń. I to samo tyczy się celi przechowawczej, może ją urządzać jak chce, zapewne siłą woli. Na pytanie o potwierdzenie swoich zdolności roześmiał się, przeszedł przez ścianę swojej przechowalni i wrócił z hamburgerem w dłoni. Z początku chciano zabronić dostępu do obiektu pracownikom z poziomem niższym niż trzeci, jednak strażnicy stojący u wejścia celi nie mogli się powstrzymać od wpuszczenia ich, mówiąc, iż sami wiecie, że lubi towarzystwo. Albo po prostu wzruszając ramionami, gdy wpuścili kogoś nieautoryzowanego. Póki co SCP-343 zdaje się być nieszkodliwy, jednak prowadzący projekt dr Beck zdaje się być podejrzliwy co do niego na początku raportu. Ostatnia część raportu o 343 jest bowiem dość niepokojąca. Naszym oczom okazuje się dodatek, iż nie istnieje, albo usunięta została jakakolwiek informacja o tym, że pewien doktor, którego godności nie znamy w ogóle, współpracował z doktorem Beckiem przez SCP-343. Z tym, że najwidoczniej jednak pracował, a wszyscy stracili o tym pamięć. Tak samo zniknęły wszystkie wpisy powiązane z dokumentem 341A. Co było w tym dokumencie? Nie wiadomo. Wiadomo tyle, iż dr Beck po wszystkim zdecydował się na zwiększenie rotacji pracowników wokół celi 343, aby mogli oni częściej się z nim spotykać. Na sam koniec otrzymujemy skrawki dwóch dokumentów pochodzących z dysku wcześniej wspomnianego nieznanego doktora. Mówią one o tym, że odwiedzający 343 muszą być zapytani o ich intencje co do rozmowy. Jest tam też wzmianka o przedstawieniu czegoś wpierw przed pytaniami dotyczącymi innych SCP, jednak nie możemy być pewni, o co chodziło dokładnie. Bezimienny doktor pisze później, iż jego rozkazy zaginęły. Przeklina doktora Becka co do ignorowania jego raportów i wniosków i zamierza skonfrontować się z SCP-343. Jednak pamięć o nim zaginęła. Czyżby więc SCP-343 coś ukrywał? Wygląda na to, że dr Beck stoi po jego stronie i skutecznie umożliwia mu funkcjonowanie tak, żeby miał wszystko, czego chce. Czy Bóg tak po prostu usunąłby z istnienia doktora, który chciał sporządzić o nim tylko i wyłącznie raport? Prawda czasem boli. A SCP-343 z pewnością z prawdą nie ma zbyt wiele wspólnego, bowiem wiele teorii mówi, iż jest on zwykłym fałszerzem. Ale zanim przejdziemy do tych najbardziej pikantnych teorii, zajmiemy się inną, równie ciekawą, opowiadającą o tym, jak SCP-343 tak naprawdę jest bezsilny. Cast On to opowiadanie autorstwa Escobara, wplatające w historię SCP-343 motyw Zielonego Króla, czyli pewnego reality bendera, inaczej manipulatora rzeczywistości. Manipulatorzy rzeczywistości to osoby w uniwersum Fundacji SCP, którzy jedynie za pomocą swojej woli mogą w jakiś sposób naginąć realność naszego świata. Niektórzy z nich sieją chaos, tylko po to, by zostać uznanym za zbyt niebezpiecznych, by żyć, a potem ulegają likwidacji przez specjalnych członków fundacji bądź innych organizacji. Jednakże są tacy, którzy z nią współpracują, bądź stronią od niej jak od ognia, ale jednocześnie nie chcąc wchodzić w jej paradę.
Przykładem tego ostatniego reality bendera jest Josephine, dziewczyna określana mianem Zielonego Króla. W opowiadaniu Cast On z SCP-343 przeprowadzany jest wywiad. Tymczasem Josephine gdzieś na drugim końcu świata zajmuje się szydełkowaniem, usiłując opanować nasilający się ból głowy, który nie mijał jej od paru lat. Na razie zostawimy ją w spokoju. SCP-343 uśmiecha się do badacza i karci go za niezbyt wesołe podejście do przesłuchania i brak werwy, jednocześnie uśmiechając się na swój zawadiacki sposób. W pewnym jednak momencie zmienia ton głosu i pochyla się, chcąc zdradzić sekret badaczowi. Richardzie, nie mam zielonego pojęcia, jak się tutaj znalazłem. Paranoiczna Josephine tymczasem zajmowała się dalej zabawami z igłami i nićmi, starając się osiągnąć pełne skupienie i relaksację. I udało jej się. Ból głowy minął, a ona mogła odpocząć na chwilę. Kłębek nici lewitował tuż obok niej, a ona mogła się poświęcić swojej pracy. Nie wiesz, co tu robisz? Badacz Castile zapytał z niedowierzaniem. Jesteś Bogiem, jesteś tu z własnej woli, ale nie pamiętasz czemu? Skłamałem, odpowiada SCP-343. To tylko sztuczki, jedna wielka gra. Gram z wami od zawsze. Staruszek traci siłę i opada twarzą na stół, w końcu odzywając się ponownie. Gerald Clifton, stan Ohio. Urodziłem się w 1912 roku. Proszę, pozwólcie mi umrzeć. Czuję to coś kontrolujące mnie. Ona mnie kontroluje i za chwilę powróci. Ona chce, żebyście widzieli we mnie Boga. Mówi za mnie. Zabij mnie. Pozwól mi umrzeć, bo zaraz tu wróci i znów będzie was okłamywać. Josephine w tym właśnie momencie zauważyła, że coś jest nie tak. Nienaturalny brak bólu głowy dawał się jej we znaki. No tak. Zgubiła jednego. Skoncentrowała się. Nagle SCP-343 powrócił do swojej dawnej werwy i zaczął szydzić z badacza Castilla. Jaki z ciebie szczęściarz, już pewnie widzisz ten przełom, widzisz swój awans. Myślicie, że jesteście takimi dobrymi łowcami? Myślisz, że złapałeś Boga? Złapałeś włóczęgę, głupcze. Myślisz, że studiujesz Boga, ale to Bóg studiuje ciebie, głupcze. Dziecko, ja was studiuję. Każde okrucieństwo. Każdą niesprawiedliwość. I nagle badacz Castile poczuł, jak coś go opuszcza. Powoli, lecz nagle. Okej, zaczynamy wywiad z SCP-343. Rzekł, spoglądając na ten typowy dla SCP-343 zawadiacki uśmiech. Tymczasem prawdziwe bóstwo nadal pozostawało poza zasięgiem fundacji. Zielony Król spoglądał na nich z wysoka, mianując się Bogiem nad wszystkimi tymi badaczami. Stres i wysiłek zadany jej próbując odzyskać kontrolę nad SCP-343 wywołał wybuch, tworzący krater wielkością przypominający taki wywołany detonację głowicy termobarycznej. Gdzieś na odległej pustyni Sonora. Równo o 15:25. To oczywiście bardzo ciekawe podejście do SCP-343, jednak robi z niego zwykłego nieudacznika, marionetkę, nie daje takiej satysfakcji, jakiej oczekiwalibyśmy od kogoś takiego jak on. Nie robi tego z własnej woli. A co jeśli robiłby? Obraz Boga jako umęczonego kłamcy walczącego o swoje życie pojawia się w opowiadaniu It Might Have Been, mogłoby być, autorstwa Diorica. W opowiadaniu tym SCP-343 również przyznaje się do kłamstw, ale tym razem każdy o tym wie. Każdy. Na wstępie widzimy wyraźną klasyfikację. SCP-343. Klasa podmiotu? Keter. SCP-343 uciekł i pozostawił po sobie właśnie to. Swoją autobiografię. Dokument ostatnio edytowany przez Matthiasa Buki, znanego szerzej jako SCP-343. Mężczyzna opisuje całe swoje życie. Od początku, od dzieciństwa małego chłopca mieszkającego w Pradze, syna biednej matki i biednego ojca. Ojciec był bardzo agresywny w stosunku do żony i to dzięki niemu Matthias przekonał się, iż posiada anomalne zdolności, gdy kazał mu przestać znęcać się nad matką. I przestał. Nigdy więcej się nie poruszył. Matthias uciekł z domu, podróżował po Europie i przyłączył się do grupy Romów. Przez długi czas samotności odwykł od rozmawiania i przez parę dni mógł wydawać jedynie dziwne dźwięki, z czasem przechodzące w szept. Z czasem bezpieczna przystań cyganów przestała być tak bezpieczna, gdy Matthiasa znalazły wrony. Osoby o brytyjskim akcencie, ubrani byli w czarne płaszcze, szukające nikogo innego jak właśnie SCP-343. Wywiązała się walka. Zabił ich. Nie wszystkich, jednak wielu. Matthias uciekł ponownie, walczył o życie każdego dnia.
Wrony go znalazły, on z nimi walczył, a potem znów uciekał. Z każdym spotkaniem wrony zdawały się być mądrzejsze. Była to istna zabawa w kotka i myszkę. A myszka była gotowa raz po raz ukręcać kark kotkowi. Aż w końcu go złapali. Znaleźli lukę w jego obronie i sprawili, iż nie mógł się leczyć. Zawieźli go do Paryża przez krwawe pola, daleko od domu, w głąb katakumb, gdzie został zamknięty. I wtedy właśnie Matthias przeszedł transformację. Z zagubionego mężczyzny w tych zimnych i obślizgłych lochach, z krwawiącego i na wpół martwego człowieka stał się Bogiem. A świadkiem jego apoteozy były tysiące czaszek upadających z brzękiem łamanych kości na ziemię. W końcu odpoczął i znów czuł się bezpiecznie. Zapomniał o wronach, jednak nie one o nim. A teraz nadszedł czas, żeby pogoń znów się zaczęła. SCP-343 jedynie udawał swoją siłę przed Fundacją. Nigdy nie był wszechpotężny, posiadał wielki zakres zdolności, prawda, ale był tylko biednym dzieckiem wychowanym parę stuleci temu w Pradze. Matthias dobrze wie, że Fundacja znów zacznie go szukać. Oto jego pożegnanie. Biedny czy nie, zagubiony czy pełen świadomości w swoim mniemaniu co do losu, jaki go czeka, SCP-343 w tym opowiadaniu to naprawdę dobrze napisana postać, wzbudzająca współczucie i sprawiająca, że chcemy trzymać za niego kciuki w walce. Ale w walce przeciw komu? Jeśli to nie jest jeszcze jasne, przybliżę wam pewien skrót, który określa to, kim były wrony w opowiadaniu Diorica. HMFSCP. W jej wysokości Fundacja do Ochrony i Zabezpieczania Paranormalnego. To organizacja, która od dawien dawna służyła angielskiej królowej w poszukiwaniu anomalnych zjawisk celem ochrony, zabezpieczania, a także niszczenia ich. Przerodziła się ona w XX wieku w Fundację SCP. Czyli okej, Bóg jest wrogi Fundacji. Czy może to Fundacja jest wroga Bogu? Chociaż, przepraszam, przeczytaliśmy już tyle opowiadań o nim, że nie można nazwać go więcej Bogiem, a tylko manipulatorem rzeczywistości. Manipulatorem rzeczywistości z kompleksem Boga. Mała dygresja. Kojarzycie moment, w którym dr Bright poprosił SCP-343, żeby zniszczył 682, gada trudnego do zniszczenia, który tak bardzo napsuł krwi Fundacji przez te wszystkie lata? SCP-343 zgodził się bez wahania, a gdy pojawił się w celi 682, nawet na niego nie zareagował. I vice versa. Niezniszczalny jaszczur dosłownie przebiegł przez niego i uderzył w ścianę, a 343 nadal czekał, jakby w ogóle go nie zauważył. Później stwierdził, że 682 nie jest jednym z jego, i odradził poruszania więcej tego tematu. Brzmi intrygująco i mrocznie, prawda? Trochę tak, ale to jeszcze nie jest czas na omawianie węża i Boga na poważnie. Zrobimy to podczas omawiania SCP-001. Na razie, co do tej sytuacji, przyjmujemy taką teorię. Gówno prawda. SCP-343 jedynie wymigał się od zabicia 682. Czemu? Bo nie może go zabić, nie jest na tyle silny. SCP-343 to zwykły manipulator rzeczywistości, który chce być Bogiem, ale wie, że nim nie jest. Więc wciska wszystkim kit. Wszystkim. Skąd wiemy na 100%, że tak jest? Pomijając te wszystkie opowiadania o manipulowanej marionetce i biednym chłopcu z Czech, biorąc tylko informacje z oryginalnego dokumentu. Klasa bezpieczne. SCP-343 jest wszechmogące i nieprzewidywalne, a jednak posiada klasę bezpieczne. Z punktu widzenia standardów Fundacji to niedopuszczalne. Spójrzmy na inne SCP i ich klasyfikacje. SCP-920 to tak zwany pan zagubiony. Jest humanoidem, który kręci się po okolicy i sprawia, że wszyscy inni też się gubią. Jest Euklidem. SCP-294 to automat do kawy, który może wydać nam wszystko, co płynne. Jest tak niegroźny, że nawet nie jest zabezpieczony. A jednak posiada klasę Euklid. SCP-239 to dosłownie dziecko z taką samą ilością zdolności co 343. Nie tylko posiada klasę Keter, ale nawet oczekiwana jest jej neutralizacja. SCP-343 jest ponoć Bogiem z mocą zrobienia wszystkiego, gdziekolwiek, kiedykolwiek, a jednak posiada klasę bezpieczną. Dla mnie to ostateczny dowód, iż SCP-343, Bóg, po prostu kłamie, robi wszystko na pokaz. Udało mu się przekonać Fundację, że rzeczywiście jest bezpieczny. Udało mu się ich ograć. Nawet numer identyfikacyjny wybrał nieprzypadkowy, 343-777. Jest reality benderem, który sprawia, że wszyscy w niego wierzą i to jest jego największa zdolność. Usuwa niewygodnych ludzi zadających niewygodne pytania i sprawia wrażenie tak zaufanego, że Fundacja czuje się przy nim zbyt komfortowo. Kimkolwiek by on nie był naprawdę, SCP-343 to temat, o którym można rozmawiać naprawdę długo. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze przemyślenia co do SCP-343, kim jest naprawdę. Ale teraz trzeba przejść dalej,
A powoli zbliżamy się do punktu kulminacyjnego tego wątku Fundacji SCP, bowiem już niedługo zabierzemy się za SCP-001, który łączy w sobie SCP-343, SCP-076, 073 i zapowiadanego tak długo SCP-682. Przed tym jednak zajrzymy do kart najbardziej tajnych dokumentów SCP, a mianowicie do Puszki Pandory, tajemniczej historii Abla, ale nie o tej znanej powszechnie, o której myślicie, a o tej, o której nawet wam by się nie śniło w najgorszych koszmarach. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.